Cześć, dzisiaj drugie urządzenie nietypowe po motocyklu Quad. Oczywiście Honda, sprzęt jest z polskiej sieci dystrybucji, kupiony w 2007 w Honda Plaza, tam gdzie pracowałem. Po pół roku od znajomych, którzy kupili to urządzenie, kupiłem je w 2008 roku i mam do tej pory, czyli 10 lat. Oczywiście przez 10 lat nie jeździło, cieszyło na początku, później już coraz mniej i tak naprawdę od paru lat stoi nieużywane, więc szkoda, trzeba sprzedać. Szkoda sprzedać, ale bez sensu, żeby stało. Quad ma pojemność 420, więc jest to obok Rincona jeden z większych quadów. Czekajcie, zajrzymy może do silnika to nie widać, ale tak to wygląda. Urządzenie nie było topione, nie było jakoś tam eksploatowane nadmiernie, po prostu używałem go, z rodziną jeździłem po leśnych duktach. Nigdy się nie przewrócił, nic nie jest otarty, jakieś tam drobne zarysowania na plastikach, coś tam oczywiście znajdziemy. Ale niemniej jednak nie jest połamany, nic nie było wymieniane, jest wzorowy, jest jak nowy, ma 100 lat, ale jest po prostu jak nowy. Ma 1500, ma 115 godzin, zobaczcie, i ma 1561 km, więc urządzenie jest po prostu jak nowe. Ma światła mijania, ma światła długie, ma 5 biegów, manualna skrzynia, ale bez sprzęgła, więc bezproblemowo każdy to opanuje. Jest napęd na tył, napęd na 4. W tej chwili właśnie go załączyłem. Tu jest manetka od gazu. Tu mamy jeden hamulec, mamy drugi hamulec. Mamy trzeci hamulec, w sensie drugi taki sam jak tutaj, tak? To jest tylny. Tu jest awaryjna linka do odpalania, jakby padł akumulator. Co jeszcze mogę wam pokazać? Sprzęt ma opony oryginalne z 2006 roku. Stał cały czas w garażu ogrzewanym, więc nic mu nie dolega. Te opony też są w bardzo dobrym stanie. Amortyzatory Showa też są oryginalne, na jakich wychodził. 18,3 kW, 256 koni. Naprawdę to bardzo fajnie, sprawnie się porusza. To urządzenie jedzie stówkę, taki 90 chyba 8 czy 5, jak dobrze pamiętam. Bardzo fajnie się prowadzi. Jest dość nerwowy ze względu na sztywną oś. Rincon jeździ całkowicie inaczej, ale obydwa uwielbiam. Tu jest sztywna oś, przez to on bardziej lata bokami, ale no, to każdy to opanuje. Oczywiście no, trzeba mieć trochę rozumu i nie przesadzić i na pewno się pochylać na zakrętach, bo jeśli tego nie zrobimy, to wystrzelimy z quada i quad się przewrócić może też łatwo. Więc tak to wygląda. Tu już półosie manżety. Mówię, nie miał żadnej wyciągarki, tak jak mówię, nigdy nie się z nim nie taplałem w jakimś tam błocie strasznym. Oczywiście po jakiejś tam kałuży w lesie coś tam przejechał, tak? Nie jeździł tylko po asfaltach, aczkolwiek po asfaltach też trochę. Ja nie lubię się brudzić, więc dla mnie taka taplanina, przeprawówka typowa i siedzieć ileś godzin w jednej kałuży, bajorze, to nie dla mnie. To nigdy się na to nie pisałem. Więc reasumując, urządzenie jak nowe, zapraszam, bo stoi bezużyteczne, a można mieć naprawdę wielką przyjemność. Ja nie mam czasu i to jest jedyny powód, żeby się jego pozbyć. Mogę wam pokazać jeszcze, czy może nie będę tu jakoś tam jego osiągów pokazywał, bo jedną ręką bez kasku to nie polecam, ale tak załączył się pierwszy bieg. Jedziemy. Jedynka to jest taka już w trudniejszym terenie tak naprawdę do ruszenia. Tak, normalnie to ja ruszałem właściwie nawet z dwójki. Mam
od razu fajnie, fajnie reaguje. I cyk, trójeczka. I jedziemy w las. Bardzo fajne urządzenie. Wielka frajda z jazdy. Latem trochę, wiadomo, ja to przynajmniej jeździłem ubrany. No, nie wyobrażam sobie w krótkich spodenkach i bez kasku. Więc jeździłem w pełni ubrany, to troszkę gorąco. Ale zimą po śniegu. Po śniegu rewelacyjna sprawa. Bokami można latać, czy samym tylnym napędem, czy na cztery łapy. Fajne urządzenie. Nie no, jedną ręką to nie jazda. Tu trzeba się skupić i trzymać kierownicę oburącz i tak jak mówiłem się ubrać, bo ryzyko, że gdzieś tam wywalimy, jest spore. Tak jak mówię, mi się to jakby udało, może trochę rozum, może trochę umiejętności, ale nigdy nic nie uderzyłem i nie wywróciłem się. No i tyle. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.